niedzielna część zmagań na torze Poznań przebiegała w znacznie gorszych warunkach atmosferycznych. Wiał silny wiatr, od czasu do czasu kropił deszcz, a nad przebiegiem zmagań wisiała prognoza synoptyków zapowiadająca burzę. Jednak mimo niesprzyjającej aury, zawodnicy rywalizowali na torze, nie tracąc woli walki. W porannej sesji kwalifikacyjnej najszybsi byli Piotr Czaja w Baby Rock, Piotr Protasiewicz w Mini Rock, Gustas Grinbergas w Junior Rock, Igor Lejko w Rock GP15 i Mariusz Szymczak w Rock GP25. Baby Rock. Po bardzo udanej dla Elite Racing Development piątej rundzie Rock Cup Poland nastąpiła jeszcze lepsza runda, szósta. W kwalifikacjach podopieczni Natalii Kowalskiej i Franka van der Winta zdominowali kategorię. Widać, że podpowiedzi Natalii przyniosły oczekiwane efekty, bo w pierwszej szóstce kwalifikacji zobaczyliśmy aż trzech zawodników z zespołu. Najlepszy okazał się Piotr Czaja. Drugim czasem popisał się Mateusz Pasiuk, który do zwycięzcy stracił 92 tysięczne sekundy. Pierwszy finał to fantastyczna jazda Czaji, który prowadził od startu do mety. Kłamstwem byłoby powiedzieć, że prowadził niezagrożony, bo ciągle miał za sobą w małej odległości Pasiuka, Przyrowskiego czy Gawrona, ale ani razu Piotrek nie stracił prowadzenia. Na drugim miejscu dojechał jego zespołowy kolega Jan Przyrowski, który te lokaty wywalczył na ostatnim okrążeniu wyścigu, wyprzedzając świetnie jadącego do tego właśnie momentu Mateusza Pasiuka, który wyścig zakończył na trzecim stopniu podium. Dopiero na szóstym miejscu dojechał lider klasyfikacji generalnej Julian Śmiechowski. Drugi finał to już absolutna dominacja kierowców ERD. Czaja i Przyrowski prowadzili permanentną walkę między sobą o prowadzenie. Za ich plecami jechał Pasiuk, który musiał bronić się przed atakami Gawrona, Śmiechowskiego i Kani. Dokładnie w połowie wyścigu na czwartym okrążeniu prowadzenie objął Jan Przyrowski i nie oddał go do końca rywalizacji pomimo nieustających ataków Piotra Czai. Na ostatnim okrążeniu do prowadzącej dwójki dołączył jeszcze Mikołaj Kania, który wyprzedził Mateusza Pasiuka i hat-trick ERD stał się faktem. Na kolejnych miejscach Pasiuk, Gawron, Czapla i Marcinowski. Jak bardzo była zacięta walka w tym wyścigu, niech świadczy fakt, że pierwszego Przyrowskiego i siódmego Marcinowskiego dzieliło 0,8 sekundy. Cała runda dla Przyrowskiego, który zdobywa 70 punktów. Drugi Czaja 65 punktów, a trzeci Kania 42 punkty. W klasyfikacji generalnej po rozegranych 6 rundach prowadzi Julian Śmiechowski przed Janem Przyrowskim oraz Piotrem Czają. Mini Rock. Po nieudanym sobotnim starcie Piotr Protasiewicz fantastycznie zaprezentował się w kwalifikacjach do szóstej rundy Rock Cup Poland. O 0,001 sekundy wyprzedził Mateusza Lenarta i pojawił się na czele stawki pierwszego wyścigu. Niestety sam start nie był najszczęśliwszy dla kierowcy WTR Racing Team i już na wejściu w pierwszy zakręt po kontakcie z Aleksandrem Klimaszewskim zakończył on start w tym wyścigu. W incydencie brało udział w sumie 8 kierowców, a wśród nich Marcel Kutz. Kierowca TTSK K-Team Tarnów miał jednak więcej szczęścia i mógł kontynuować start w finale, niestety dla niego z olbrzymią stratą. Na czele trwała walka o zwycięstwo pomiędzy Szablewskim i Lenartem. Obaj kierowcy wymieniali się na prowadzeniu regularnie co dwa okrążenia, ale ostatecznie tę walkę nerwów wygrał Szablewski, meldując się na mecie jako pierwszy. Drugi dojechał Lenart, a trzeci był Alan Czysz. Znowu wszystko rozstrzygnęło się na ostatniej prostej, a różnica między pierwszym a trzecim zawodnikiem wyniosła 0,12 sekundy. Fantastycznie pojechali ten wyścig Karol Pasiewicz i Krzysztof Gardziel. Pierwszy awansował z 15 miejsca na 6, a drugi pokonywał kolejnych rywali i ostatecznie dojechał 10, a startował z 19 pozycji. Finał drugi to ponownie walka Szablewskiego i Lenarta. Ten drugi obejmuje prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Udaje mu się bronić przed atakami Kuby tylko przez dwa okrążenia. Na trzecim kółku Szablewski obejmuje prowadzenie, którego nie oddaje już do mety. Zwycięzca wyprzedził Lenarta o 48 tysięcznych sekundy. Trzeci dojechał Pasiewicz, a tuż za jego plecami finiszował Alan Czysz. Wielkie słowa uznania za walkę w tym biegu należą się Marcelowi Kucowi oraz Piotrowi Protasiewiczowi. Obaj startowali z końca stawki, a dojechali do mety odpowiednio na 6 i 10 miejscu. Runda dla Szablewskiego, który zdobywa komplet 75 punktów. Drugi Lenart punktów 60, a trzeci Pasiewicz 43. W klasyfikacji sezonu prowadzi Szablewski, który ma na swoim koncie 400 punktów. 313 ma ich uzbieranych Marcel Kutz, a trzeci jest Piotr Protasiewicz, na którego koncie jest obecnie 247 punktów. Junior Rock.
Gustas Grinbergas rozpoczął w niedzielę swój marsz po zwycięstwo od wykręcenia najlepszego czasu w kwalifikacjach. Drugiego Adama Szydłowskiego wyprzedził najmniejszą możliwą przewagą, czyli 1/1000 sekundy. Słabszy start zanotował Wawilowas, który miał dopiero 8 czas kwalifikacji. Pierwszy finał to pokaz siły Grinbergasa. Wygrał on wyścig z przewagą 6 sekund. Walka w tej kategorii odbyła się zatem o drugą pozycję. Stoczyli ją Franciszek Palmirski i Szymon Urbaniak. Nieznacznie szybszy był Palmirski, który swego rywala wyprzedził o niespełna 0,8 sekundy. Drugi bieg finałowy był ponownie teatrem jednego aktora. Gustas Grinbergas odskakuje rywalom i regularnie zwiększa swoją przewagę. Na mecie melduje się 8 sekund przed Adrianem Janickim. Zawodnik Jastrzębski Racing prowadził fantastyczną batalię o drugie miejsce. Gdy rozpoczynało się ostatnie okrążenie tego wyścigu, Adrian był na pozycji trzeciej ze sporą stratą do uciekającego Marcina Zająca, ale ostatecznie udaje mu się go dogonić i wyprzedzić. Runda dla Grinbergasa, który bezapelacyjnie wygrywa to starcie z kompletem 75 punktów. Drugi Janicki 53 punkty, a trzeci Marcin Zając punktów 43. W klasyfikacji sezonu Gustas Grinbergas awansował na pozycję lidera, ma na koncie 358 punktów. Drugi jest Adrian Janicki, a trzeci Szymon Urbaniak. Rok GP15. Nie było niespodzianki w kwalifikacjach Rok GP15. Tak jak w Bydgoszczy, tak i w Poznaniu najlepsze czasy wykręcał Igor Lejko. Za jego plecami trwała zacięta walka pomiędzy Kubą Masztalerzem a Dominikiem Zającem. Pierwszy bieg finałowy bez większej historii. Lejko ucieka, gonią go rywale. Na mecie ponad 3 sekundy przewagi ma zawodnik Amo Racing Team. Drugi plasuje się Masztalerz, a na trzecim miejscu melduje się Mikołaj Pęcak. W drugim finale już na starcie dochodzi do kontaktu pomiędzy Masztalerzem a Lejko, w wyniku którego Igor spada na koniec stawki. Sędziowie uznają tę sytuację jako incydent wyścigowy, przez co Jakub Masztalerz może świętować zwycięstwo. Drugi dojeżdża Dominik Zając, a trzeci Mikołaj Pęcak. Runda dla Masztalerza 70 punktów. Drugi Zając 51 punktów, a trzeci Lejko również 51 punktów. W klasyfikacji sezonu prowadzi Igor Lejko przed Danielem Zającem i Bartoszem Milą. Rok GP25. Kwalifikacje tej kategorii są prawdziwym trzęsieniem ziemi dla faworytów. Lider generalnej klasyfikacji Daniel Zając osiąga dopiero 5. czas. Wicelider Adrian Marcinkiewicz był 6., a trzeci w generalce Marcel Prokszakopen jest dopiero 8. Najlepszy czas osiąga debiutujący w tegorocznej rywalizacji Mariusz Szymczak. Kolejne kłopoty spadły na niemieckiego kierowcę D&D Motorsport Marcela Prokszakopena w biegu finałowym, bo w wyniku kłopotów sprzętowych nie ukończył on tego wyścigu. Bieg kończy na pierwszej pozycji z przewagą prawie 5 sekund Mariusz Szymczak, ale kontrola techniczna ujawnia nieprawidłowości w jego sprzęcie, wobec czego zostaje on wykluczony. Wygrywa więc Zając, drugi Marcinkiewicz, a trzeci Ariel Piotrowski. Drugi finał to fantastyczny pokaz jazdy Marcela. Startując z końca stawki, Prokszakopen wygrywa, wyprzedzając o prawie 3 sekundy Marcinkiewicza. Trzeci na mecie melduje się Daniel Zając. No właśnie, a propos finiszu. Na mecie widzimy tuż za Marcelem Jakuba Dobroszczyka, ale w wyniku kary nałożonej przez sędziów został on wykluczony z wyścigu za wyprzedzanie na żółtej fladze. Runda dla Marcinkiewicza 60 punktów, drugi Daniel Zając 57 punktów, a trzeci jest Marcel Prokszakopen. W klasyfikacji generalnej prowadzi Zając przed Marcinkiewiczem i Prokszakopenem. Dwie rundy rywalizacji w Rock Cup Poland na torze Poznań w Przeźmierowie były bardzo emocjonujące, pełne prawdziwego ścigania i wyprzedzania. Nie sprawdziły się zapowiedzi ekspertów, że ten tor jest nudny i nie daje pola do popisu. Byliśmy świadkami fantastycznych akcji i walki na całej długości toru. Kolejny weekend ścigania będzie miał miejsce 4 i 5 czerwca w Starym Kisielinie. Tak samo jak w przypadku poprzednich rund w Room TV przy wsparciu ekantor.pl i eport2000.pl przeprowadzi transmisję na żywo z tych wydarzeń.